Dobra. Dzień dobry, witam i Państwa bardzo serdecznie i witam Ciebie, Maju. Maja jest moim gościem, Maja Chilarosa. Bardzo mi miło Ciebie gościć w tym mobilnym studio nagrań. Tak tylko dla jasności, żeby wyjaśnić kontekst rozmowy i może jakieś takie intencje, o czym chciałbym z Tobą porozmawiać. Maja jest panią psycholog, a poznaliśmy się, można powiedzieć, w kręgach medytacji Vipassana, można uściślić. Jesteśmy zarówno... Jesteśmy starszymi uczennie... Jesteś starszym uczniem, Maja starszą uczennicą. Dokładnie tak. Także taki jest, powiedzmy, background. A najbardziej bezpośrednio, co mnie skłoniło do tego, żeby zaproponować nagranie tej rozmowy dzisiaj, jest Twoje zainteresowanie kręgami kobiecymi, tak mogę określić? Tak? A wiąże się to właśnie, dobry jest timing tego wszystkiego, bo zarówno interesowałem się od nieco ponad roku zwłaszcza, chociaż wiadomo, że to tak naprawdę interesujemy się tym mniej lub bardziej całe życie. Jest to naturalna ewolucja, prawda, że jesteś kobietą, więc się to w pewnym sensie nie da się tym nie interesować, można powiedzieć. Ale tak, żeby intencjonalnie zgłębiać temat, to ostatni rok bardzo mnie to interesuje, właśnie co to znaczy być mężczyzną, co to znaczy być kobietą i jak wzajemnie to ze sobą może się albo zazębiać, albo wręcz przeciwnie. Także fajnie, że możemy sobie tutaj na ten temat porozmawiać i chyba intencją taką, żeby to była esencja, żeby to był taki rdzeń naszej rozmowy, ale jak najbardziej też jest to też, oprócz tego, że jest to timing taki właśnie o sprawach damsko-męskich, bo aktualnie taką serię sobie nagrywam, żeby jak najlepiej zrozumieć ten aspekt ludzkiej egzystencji. Ale oprócz tego to też jest taka seria, gdzie rozmawiam tutaj z ludźmi, można powiedzieć, tytuł tego nagrania na 99% to będzie tytuł tego filmiku, będzie Maja Chilarosa po co? Bo pytam ludzi, można powiedzieć, dlaczego robią to, co robią, po co robią to, co robią i w jaki sposób, można powiedzieć, doszli do aktualnej perspektywy w swoim życiu, co jakby, jakie były kluczowe czynniki, jakie były takie, można powiedzieć, kluczowe zwrotnice w naszym życiu, że zaczęliśmy i kontynuujemy robić to, co robimy i też jaka jest to perspektywa. Także może na samym początku, żeby dać sobie trochę właśnie takiego, takiego trailera odnośnie tych kręgów kobiecych, powiedz tak bardzo w skrócie, jeśli możesz, czym są w ogóle kręgi kobiece, z czym to się je tak dla totalnego laika, a później sobie do tego pewnie wrócimy, jak już będziemy wiedzieli, w jaki sposób tam dotarłaś swoją ewolucją. W porządku? Jasne, super. Jak najbardziej. Kręgi kobiet, no to są po prostu spotkania kobiet, tak? Kobiety się ze sobą spotykają, taki krąg tak naprawdę jest już wtedy, kiedy dwie kobiety, właśnie, moja przyjaciółka z Ameryki Południowej twierdzi, że krąg kobiet jest wtedy, kiedy spotykają się ze sobą dwie kobiety. To już jest krąg, czyli już jest spotkanie dwóch kobiet ze sobą. W Polsce, jeżeli chodzi o kręgi kobiet, to dużo kobiet mówi o tym, że krąg zaczyna się od trzech kobiet. Jakby to są niuanse i w ogóle jakby to w ogóle nie ma znaczenia. Ważne jest to, ważne w tych kręgach kobiet jest to, że spotykają się dwie kobiety, które wzajemnie potrafią siebie słuchać. Bo ja mam wrażenie, że my często, jak spotykamy się z drugim człowiekiem, to nie potrafimy go słuchać, nie? Jedna osoba mówi i zaraz druga osoba mówi. Jakby nie ma czegoś takiego, że jakby odwołuje się albo ty coś powiesz, a ja już myślę, co ja mam ci odpowiedzieć, zamiast ciebie posłuchać. Oczywiście. Rozumiesz, wiesz, o co chodzi. Oczywiście. A w kręgach kobiet chodzi też o to, w takich spotkaniach, że polega to na tym, że się siedzi w kręgu faktycznie, aczkolwiek mówię, ja jestem bardzo jakby też związana z Ameryką Południową, bo mój mąż pochodzi z Chile i tam też żyjemy trochę w Chile, trochę w Polsce, trochę w Hiszpanii i mi bardziej pasuje ta perspektywa Ameryki Południowej. Oni do wszystkiego podchodzą w taki normalny, naturalny sposób, nie nazywają sobie tego, czy to jest krąg kobiet, czy to jest spotkanie kobiet, to po prostu płynie wszystko, jak idziesz z koleżanką, na przykład ja miałam jeden taki krąg kobiet w Ameryce Południowej, który nie był nazwany, ja poleciałam do Ameryki Południowej pierwszy raz, jak moja córka miała 2 miesiące, i pamiętam, jak do mnie przyszły dziewczyny do domu i pamiętam te rozmowy, jak my wzajemnie się słuchałyśmy, opowiadałyśmy, wspierałyśmy się, bo też od tego zaczęła się tak naprawdę moja przygoda z kręgami kobiet, od ciąży z moją córką, bo czułam bardzo wtedy mocno, że chciałabym mieć wokół siebie właśnie krąg, czy wioskę, czy po prostu kobiety, które byłyby dla mnie też wsparciem w tym procesie.
No i krąg kobiet taki formalny, że tak powiem, bo często gdzieś tam w internecie można znaleźć o krąg kobiet plus ceremonia kakao, powiedzmy. To brzmi tak magicznie, nie wiadomo o co chodzi za bardzo. No to, to jest takie spotkanie kobiet, faktycznie kobiety, która jedna trzyma ten krąg, tak się nazywa to, że trzyma ten krąg, ale to nie jest spotkanie takie jak na warsztacie, że jest jakby trener i on coś mówi i ci ludzie słuchają albo robią jakieś ćwiczenia. Nie. Ta kobieta zwołuje ten krąg, więc trzyma tą przestrzeń, przygotowuje tą przestrzeń, żeby te inne kobiety mogły wokół niej też usiąść, zbiera na przykład czasem pieniądze na opłatę sali. Z reguły krąg kobiet powinien być bezpłatny, nie? Czyli powinna być tylko zrzuta na salę albo na to miejsce, w którym się odbywa. Można już, teraz się zbliża wiosna, mam nadzieję, że przyjdzie, chociaż nie wiem, co się dzieje z tą pogodą. Można nawet zrobić sobie w naturze krąg kobiet i wtedy nie pobierać żadnych opłat, tak? W każdym razie polega to na tym, że ta trzymająca jakby rozpoczyna ten krąg, wita wszystkich w kręgu. Może to też, zależy też jakie kręgi, bo są różne kręgi. Czasem te kręgi są takie bardzo w takiej formie duchowej przeprowadzane, więc jakby czasem jest tak, że ta kobieta, która trzyma krąg, wita wszystkie kierunki świata, nie? Czyli na przykład czyli północ, południe, wschód, zachód i opowiada o tych kierunkach, albo wita żywioły, nie? Woda, ogień, ziemia, powietrze. A czasem jest tak, że po prostu rozpoczyna krąg, wita wszystkich, mówi coś od siebie i krąg polega na tym, że każda kobieta ma swój czas, czyli często jest jakiś przedmiot, który się przekazuje dalej i kto ma przedmiot, ten mówi. Czasem tak w szkole było, pamiętam ze swoich czasów, nie? Że coś tam na warsztatach, tak, że kto ma coś tam, kto ma kredkę czy coś tam, to może mówić, ma głos, nie? Więc ta kobieta przekazuje dalej, to idzie według wskazówek zegara w Polsce, a w Chile, jak byłam na kręgu, to szło w drugą stronę. To będę też mówiła trochę o różnicach takich, jasne, może między Polską a Chile, może nie tyle całą Ameryką Południową, bo mam jakby doświadczenia tylko z Chile, nie wiem jak to gdzieś tam indziej wygląda. Więc przekazuję i każda kobieta też mówi, co, z czym na przykład dzisiaj przychodzi, jak się czuje, można też powiedzieć o swojej intencji, jaka jest intencja na ten krąg. Bo myślę, że to też jest fajne i dużo, coraz więcej pojawia się takich rzeczy wkoło, że ludzie robią rzeczy też z jakąś intencją, spotykają się też z jakąś intencją, nie? No i przekazuje sobie każda kobieta. Na środku kręgu też jest tak zwany ołtarz. Ja nie lubię bardzo tego słowa, ale to jest mój problem związany z tym, że ja przez 18 lat w moim życiu byłam bardzo ściśle związana z religią katolicką. Też, ten wątek jest do poruszenia. Tak. I 11 lat zajęło mi, żeby z tej religii wyjść, bo od 18 roku życia do tego, jak dokonałam apostazji, zajęło mi 11 lat. Więc na środku jest tak zwany ołtarz, po hiszpańsku to jest altar, ja wolę mówić po hiszpańsku, bardziej mi się to podoba, tak, więc na środku jest ten altar i to samo było w Chile, jak byłam na kręgu kobiet, to samo jest w Polsce i na tym altarze, czyli odmienię sobie teraz słowo po hiszpańsku, ale nieważne, kładzie się różne rzeczy, tak zwane rzeczy mocy, czyli na przykład jakieś tam pierścionki, które się ma, jakieś amulety, naszyjniki, można na przykład kłaść jakieś swoje zdjęcia, które nam się kojarzą z mocą. Na przykład w Chile jedna kobieta przyniosła swoją krew menstruacyjną, którą też postawiła na środku altar. Czyli rzeczy, które nam się kojarzą z naszą też mocą i które dodają nam mocy w życiu codziennym. No i, tak jest, że ileś tam jest okrążeń tego wszystkiego, wypowiedzi. Można mówić, nie trzeba mówić, można ten przedmiot przekazać dalej i powiedzieć i nic nie mówić. Można zaśpiewać piosenkę, można poprosić też kobiety w kręgu, że potrzebuje na przykład jakiejś rady. O, to jest ważne, bo w kręgu nie dajemy rad. I to jest też... Chyba, że ktoś poprosi. Tak. Okej. Czyli jest taka jedna zasada, że jak ja na przykład powiem o czymś, że o, mierzę się, no teraz moje dziecko, powiedzmy, nie wiem, mam teraz taki problem, że moja córka nie chce nauczyć się sikać na nocniku i to jest coś, co chcę wnieść do kręgu, bo to jest też dla mnie ważne jako kobiety. Więc któraś od razu już mi mówi, no to powinnaś to i to i to i to i to, a na kręgu właśnie tego nie ma. Ta osoba, która trzyma krąg, też jest od tego, żeby dbać o to, żeby nie pojawiały się takie rzeczy. Faktycznie, jeżeli się chce,
no to można powiedzieć, słuchajcie dziewczyny, potrzebuję waszej rady. I teraz jakby kobiety są od tego, żeby tej rady udzielić, nie? Mhm. Czyli wszystkie jesteśmy równe, ta osoba, która trzyma, też jest równa, nie jest jakimś trenerem i tak dalej, który trzyma, czy nauczycielem, czy jakimś guru, nie, absolutnie nie. Wszystkie jesteśmy równe, nie dajemy sobie rad, nie mówimy, kiedy nie mamy przedmiotu ze sobą. I coś jeszcze? Chyba z takich najważniejszych rzeczy to. A czy ta osoba trzymająca krąg, na ile można o niej powiedzieć, że ma taką funkcję moderatora lub organizatora lub takiego facilitatora? No tak, właśnie to jest jej funkcja. Bo jak na przykład dwie osoby chcą, się zgłaszają po głos na przykład, nie, to kogoś trzeba wybrać, nie? Jakie są tutaj... Właśnie raczej właśnie to polega na tym, bo to też jest fajne w kręgu, że na przykład powiedzmy, im siedzi mniej osób, tym łatwiej jest to jakby zapamiętać, co chcesz powiedzieć, ale jasne, też to uczy cierpliwości, że okej, jestem powiedzmy 10 w kręgu i chciałabym koniecznie coś powiedzieć, bo to jest taka sytuacja, ja mam taką samą sytuację, a to właśnie uczy tego, że słuchasz też i właśnie uczy też tego słuchania i może jak dojdzie już to do ciebie, to nawet już nie będziesz miał co powiedzieć na ten temat, bo może już to tak sobie przemyślałeś, bo to też są kręgi mężczyzn, których ostatnio jest coraz więcej, nie? No. Tak, też jak właśnie nawet wręcz organizuję sobie takie spotkanka raczej w gronie stałym, ale są to dedykowane właśnie, czy to, nie nazywamy tego akurat krąg męski, ale z opisu jest to de facto krąg męski, po prostu, że spotykają się stricte mężczyźni, mówią o swoich wyzwaniach, o swoich emocjach i też ta idea, ta intencja bycia wysłuchanym i jakby żeby to było mimo wszystko w aurze uważności, a nie takim właśnie spotkanie przy piwku o meczach piłki nożnej na przykład, tylko i w tym właśnie też pomaga osoba, czy jak to nazwałaś, osoba trzymająca ten krąg, czy osoba moderatora, organizatora jak najbardziej. Tak, ale to dobra, to fajnie, to mniej więcej wiemy, z czym mamy do czynienia i to no, zdecydowanie daje takie wsparcie. Myślę, że bardzo wielu ludzi też mówi, że to się spotyka z coraz większą popularnością, dzieje się tego coraz więcej, bo też wyzwania są takie, że ta epidemia samotności powiedzmy i tym, że no, potrzeba jakiejś walidacji powiedzmy emocji, że tak jesteśmy też tutaj, a nie tylko na takim powierzchownym poziomie, ale to dobra, to być może do tego wrócimy, chociaż już stosunkowo rozlegle to opisałaś, zaspokoiłaś jakąś tam ciekawość, ale to może cofnijmy się właśnie do ciebie, do twojej historii. I jakie jesteś sobie normalnym człowiekiem, rodzisz się powiedzmy, no i nie każdy zostaje, powiedzmy, nie każdy się interesuje kręgami kobiet, a coś cię tam powiedzmy poniosło, nie? Więc jakie były, tak cofając się na tyle, na ile potrafisz, takie najbardziej kluczowe właśnie zwrotnice w twoim życiu, nie? Gdzie... Tak, myślę, gdzie się wychowałaś, wiesz, co wpływało na to, że jesteś tu, gdzie jesteś i robisz to, co robisz. No to jest w ogóle temat. Tak, to jest taki temat, że w zasadzie mogę ci oddać mikrofon i możesz 14 godzin mówić. Tak, dokładnie. Ale pozwolę sobie czasami gdzieś tam się wtrącić albo ukierunkować. Jasne. Wiesz co, ja poczułam coś takiego, ja poczułam, myślę, taką dużą samotność też troszkę, bo ja jak byłam w ciąży, to akurat było tak, że to był ten moment, kiedy zaczęła się pandemia. Czyli ja poleciałam wtedy do Hiszpanii i tam po pierwsze była pandemia, więc nie mogłam nigdzie wychodzić. Po drugie, no miałam tam jakichś znajomych, ale też nie za bardzo było gdzie wychodzić, więc a to jeszcze wtedy było tak, że nie można było w ogóle wychodzić z domu. Więc ja poszukiwałam też wtedy osób, które są na podobnym etapie w życiu co ja, bo w ogóle macierzyństwo u kobiety bardzo wiele rzeczy wyzwala. Można przeczytać tysiące książek, ale jak się to dziecko pojawia, no to okazuje się, że nic, że jedyne co możesz zrobić, to słuchać swojej intuicji. I to ja zawsze mówię kobietom, które też są w ciąży, że pamiętaj, ja ci mogę dać jedną, jedyną radę, że ty wiesz najlepiej, co jest najlepsze dla twojego dziecka i słuchaj swojej intuicji. Ale czasem człowiek mimo tego, że ma nawet tą intuicję, no to czuje się zagubiony w tym wszystkim. Ja byłam wtedy trochę w takim zagubieniu, że bardzo jakby Tosia była planowanym dzieckiem, świadome, jakby świadome poczęcie, bo to też jest inny temat w ogóle. Świadome poczęcie,
jakby, ale czegoś mi brakowało. Brakowało mi właśnie takiej kobiecości wkoło siebie, więc jak zaczęłam sobie szukać jakichś takich spotkań, no online, no bo wtedy była pandemia, więc nie za bardzo. Więc zaczęłam trafiać na takie kręgi online też wtedy. I te kobiety mi bardzo dużo wnosiły, takiego spokoju w obecnej mojej sytuacji, takiego poczucia bezpieczeństwa. No i myślę, że wtedy od tego się od tego w sumie, czyli od jakieś, no to się ma 2,5, czyli ponad 3 lata już jakby to jest taki mój temat, bo jestem cały czas w jakichś kręgach, cały czas, to też warto dodać, że kręgi są, istnieją kręgi otwarte, czyli takie, że spotykamy się na przykład 2 razy w miesiącu albo raz w miesiącu i może kto chce przyjść, wyjść oczywiście. I tak dalej, a istnieją kręgi kobiet zamknięte, w których jest stała grupa, no i no tam nie można już jakby się tak od czapy w cudzysłowie. Jasne, tak jak w sumie z wieloma innymi rzeczami typu kluby AA na przykład, czy wręcz gry w pokera i tak dalej, jest wiele takie, jasne, jak najbardziej. Grupowe, no. Ale dobra, bo w sumie też chciałem Cię o to zapytać właśnie, gdzie na przykład jak komuś zacznie rezonować to z jakąś kobietą, o czym mówisz, to w jaki sposób można znaleźć taki krąg kobiet, jak można się zapisać, to będzie na pewno coś, co chciałem zapytać, a później, no może najpierw dobra, tutaj no. Jak można znaleźć? No właśnie ja też bardzo dbam o tą przestrzeń, bo dla mnie krąg kobiet jest spotkaniem, ale też jest takim spotkaniem bardzo otwierającym, nie wiem jak to do końca nazwać słowami, ale takim, że dużo rzeczy może z ciebie wypłynąć, a to nie jest grupa terapeutyczna. Tam nie ma psychoterapeuty, a ja jak jestem psychologiem, to i tak jak jestem w kręgu, to nie pełnię funkcji psychologa. Ja nawet jak trzymam krąg, czy organizuję, to ja też jestem częścią tego kręgu. Jasne. Więc wszyscy są na równi, ale czekajcie, ty mnie pytałeś, bo już w jaki sposób jestem kobietą i ma to sens, o czym mówisz, i ja też chcę iść do takiego kręgu. Jak mogę taki krąg znaleźć, zapisać właśnie się? Żeby sprawdzać sobie przede wszystkim, kto trzyma ten krąg. Myślę, że to jest najważniejsze i trochę... Ale w sensie najpierw co? Aha, w Google ma wpisać kręgi kobiet Radwanice, czy jest taka grupa na Facebooku, kobiety zwołujące kręgi. I od tego najlepiej zacząć, po prostu to znaleźć sobie tą grupę, znaleźć sobie tą grupę i tam kobiety ogłaszają się, no. I dobrze, tam fajnie, to już jest konkretna informacja, może nawet linka damy tutaj. Tak, można dać linka. Ale dobrze, ale pozwolę sobie wrócić, bo w poprzednim pytaniu miałem bardziej coś innego na myśli, bo te kręgi kobiet wydaje mi się już tak dosyć rozumiem, ale... To było już i ta sytuacja z pandemii, to już była, jak się dobrze orientuję, zarówno już po Twoich studiach, już po Twoim zainteresowaniu medytacją, po historii z Kościołem, a ja bym chciał się wrócić jeszcze na sam początek Twojego życia, w ogóle jak doszło do zainteresowania psychologią, medytacją. Aj, no tak. Wiesz, jesteś sobie małą dziewczynką, wszystko wydaje się być normalne, jakby co się takiego działo, że wiesz, nie? Ja mam taką historię. Na ile się czujesz jakby w porządku, żeby opisać, jakby gdzie się wychowywałaś, w jakim takim tradycyjnym otoczeniu, czy w jakimś dziwnym otoczeniu, wiesz, no, ja się wychowywałam w dziwnym otoczeniu. Takich historii myślę, że tutaj szukamy. Bo ogólnie samo fizycznie otoczenie było dziwne, bo ja pochodzę z takiej dzielnicy w małym mieście, ale z ciężkiej dzielnicy. No, narkotyki, taka ciężka dzielnica, ciężkie miejsce w tej mieścinie. Mam w ogóle super znajomych stamtąd i w ogóle pozdrawiam, jeżeli oglądacie. Tylko, że faktycznie tam były narkotyki i różne ekscesy się działy, więc, a do tego dodatkowo ja pochodzę z rodziny, ja nie miałam ojca, ja poznałam ojca jak miałam 17 lat, więc mnie wychowywała mama i babcia. Moja mama jest chora, mierzy się, ma problemy psychiczne, więc ja jakby od 12 roku życia zaczęłam się interesować psychologiem, żeby poznać osobę, z którą mieszkam, żeby nawiązać z mamą taką relację, żebym mogła się też z nią dogadać. Ja obserwowałam różne rzeczy w domu i od tamtej pory, czyli od 12 roku życia wiedziałam, że pójdę na psychologię.
bo zaczęłam się wgłębiać te jakieś, ja nawet nie wiem teraz, jak ja się zaczęłam wgłębiać, bo się zastanawiam, bo wtedy nie miałam chyba komputera, czy może już miałam, czy do jakiejś biblioteki chodziłam, jakieś takie, już nie powiem ci teraz, ale... Nie, tak, wydaje mi się, że wtedy już internet był. Internet był, ale taki... nie wiem, czy ja miałam w domu, wiesz, okay. Bo ja chyba komputer nie dostałam, jak miałam 13 lat, no nie wiem, to jest mało istotne w tej historii. W każdym razie od tego się zaczęłam interesować, no i byłam bardzo związana z religią katolicką, ale to myślę, że temat jest na inną rozmowę i to fajnie też kiedyś by było poruszyć, jak ta religia w ogóle wpływa na funkcjonowanie ludzkiej psychiki. Ale też przez to, że byłam bardzo głęboko w tej religii katolickiej, zaczęłam szukać i sprawdzać bardzo wiele rzeczy i je negować. I później też jakby wyszłam z tej religii, zaczęłam się interesować właśnie, szukałam jakiegoś miejsca, bo też nie czułam się bezpiecznie. Bo jakby to, że byłam bardzo w tej grupie katolickiej, hermetycznej, sprawiło, że ja wychodząc stamtąd, nagle okazało się, że ja nie mam znajomych. Tak. Bo wszyscy moi znajomi byli bardzo blisko, wiesz, w tej religii. Więc ja zaczęłam sobie szukać różnych rzeczy. Właśnie tutaj się zaczęłam interesować medytacją. Później na studiach trafiłam do takiego super mieszkania, gdzie Klaudia, pozdrawiam cię serdecznie, jeżeli to oglądasz, z którą nawiązałam przyjaźń. Zaczęłyśmy razem sobie szukać, zaczęłyśmy chodzić na jakieś gongi, wiesz, i zaczęło się otwierać różne rzeczy, że tak, to jest fajne. I do tego później przyszedł buddyzm, przyszła vipassana. No i tak jakoś to... Okej, okay, to zaraz jakby uruchomię ponownie ten wątek, ale tak jak powiedziałeś, że wiesz, dziwna historia i później taki element niedopasowania, że wiesz, nie umiesz sobie trochę znaleźć miejsca i też bardzo ze mną to rezonuje i rezonuje na pewno to z poprzednim rozmówcą, którego tutaj miałem, gdzie też narkotyki i w ogóle taka intencja trochę, jedna z intencji na tym kanale, czy w ogóle w społeczności, którą staram się jakoś tak nieformalnie tworzyć, jest właśnie trochę zaadresowanie tego, że wielu z nas czuło się w takiej mniejszości, a w momencie, gdzie zaczynamy się bardziej intencjonalnie otaczać ludźmi i wiesz, to nagle jesteś, to jest normalność, taka wrażliwość na pewne emocje, zrozumienie mechanizmu uzależnienia, żeby sobie coś dostarczyć, czego nam brakuje i tak dalej, staje się taką normalnością, nie? I ja teraz poprzez to, że się otaczam takimi ludźmi, gdzie zrozumienie tego jest na bardzo wysokim poziomie, nagle osoba, która żyje taki normalny żywot, taki nieco bardziej powierzchowny, mniej świadomy, mniej intencjonalny, to dla mnie ta osoba jest dziwna teraz. Już mam tak po prostu, wiesz, ty jesteś dla mnie nową normalnością, powiedzmy, że tak powiem, nie? Rozumiem. Także no, i taka jest tutaj intencja za tym wszystkim, ale no to dobrze, to idźmy dalej. Pojawiło się zainteresowanie medytacją i może tutaj ten wątek tak troszeczkę bardziej odpalny, jeśli to w porządku, żeby powiedzieć, jak wygląda twoje doświadczenie z medytacją, czym to dla ciebie jest, czym to dla ciebie nie jest, jak długo praktykowałaś, czy praktykujesz nadal, co ci to dawało, lub no, po co to robiłaś, albo jeżeli to nadal robisz, po co to robisz. No, medytację poznałam właśnie chyba, zaczęłam się wgłębiać w medytację, kiedy poznałam Klaudię na studiach w mieszkanku naszym, jak się tam przeprowadziłam. I uznałam, że tak, że to jest co, że właśnie później zaczęłam sobie medytować też w trakcie jakichś tam spotkań na gongi, jakieś tam ceremonie dźwięku i tak dalej, i tak dalej. Tylko że ja nie potrafiłam medytować. Ja jestem taką osobą, która chce widzieć rezultaty swojej pracy od razu. Jestem bardzo niecierpliwa i mnie to zaczęło frustrować, że medytuję, powinnam być bez myśli, a ja mam 1000 myśli na minutę i w ogóle to jest bez sensu, ta medytacja. Klasyk. No, więc... Później moja druga przyjaciółka, właśnie Ola, którą też serdecznie pozdrawiam, jeżeli to ogląda, powiedziała mi o vipassanie, bo ona pojechała na vipassanę i mówię, kurczę, i tak się bałam trochę, bo mówię, ja nie, jakaś może sekciarskie, coś takie, nie tyle, że już, bo ja już nie byłam w religii katolickiej, ale ja też bardzo jestem ostrożna, w jakie kręgi wchodzę ludzi, bardzo, kiedyś nie patrzyłam na to i no, dużo rzeczy ciężkich się pojawiło, więc teraz jestem bardzo ostrożna i mówię, ale dobra, ale może nauczę się tej medytacji, zobaczę, jak mi nie będzie pasować, to najwyżej wyjadę po pierwszym dniu.
ale okazało się, że no, to był najlepszy krok i to było, szczerze powiem, jedno z bardziej traumatycznych rzeczy w moim życiu. Jasne. Pojechanie na Vipassanę. I to było tutaj w Polsce, w Dziadowicach? Tak, w Dziadowicach. W Dziadowicach. Kiedy byłam ostatni raz? A pierwszy? Pierwszy raz byłam tuż... Tak, albo orientacyjnie z 6-7 lat temu. Mhm. 6 lat temu, czekaj. No jakoś tak, 6-5 lat temu byłam pierwszy raz. No. I w jaki sposób było to traumatyczne? No bo nie można tam mówić do nikogo, z nikim rozmawiać. Nauczyciel też, jak pójdziesz do nauczyciela się coś zapytać, to on ci powie, że słuchaj siebie i w ogóle, więc ten. Nie ma, jak się jest uzależnionym od telefonu, a mi się wydaje, że gdzieś tam czasami byłam uzależniona od telefonu, no to tego telefonu nie ma. Samemu się jest w tym pokoju. Ponad 10 godzin medytacji. Ciało po prostu rozpierdziela się, bo bolą cię kolana, bolą cię plecy i wszystko. Zmierzenie się z tym, że albo sobie pomożesz samemu, albo sobie nie pomożesz samemu. Więc... No i faktycznie te pierwsze dni na Vipassanie były ciężkie bardzo, ale później już ten 5., 6., 7. dzień to już było po prostu siadanie i człowiek siedzi i nie ma myśli i nie ma ciała. Więc to było też takie, pamiętam ten etap, kiedy poszłam do nauczycielki i jej mówię, że nie czuję ciała i to chyba jest coś nie tak, że nie mam myśli, że siadam do medytacji, medytuję godzinę, wydaje mi się, jakbym siedziała 5 minut. Mhm. Że jak gdyby nie gong, to ja bym mogła siedzieć w tym stanie medytacyjnym 10 godzin, nie? Mhm. Więc no. No i chcę bardzo na Vipassanę teraz pojechać, no ale ze względu właśnie na to, że mam malutkie dziecko, to nie jestem w stanie, no bo to jednak 12 dni jest się tam, nie? Więc... Mhm. Okej, okay. I po tym pierwszym razie na Vipassanie, jak wyglądała dalej twoja praktyka? Ja praktykowałam, ja jestem, wiesz, jak sobie coś postanowię, to nie ma. Mhm. Praktykowałam rano i wieczorem po godzinie, tylko że później mi się to rozlazło. Nie wiem, też klasyk, nie? No, klasyk. Mhm. Później pojechałam rok później znowu na Vipassanę. I już dłużej się trzymałam tego godzina rano, godzina wieczorem, ale też spotkałam tam takiego Krzyśka, którego też pozdrawiam, jeżeli to ogląda. I umówiłam się z Krzyśkiem, że będziemy codziennie do siebie, będziemy w codziennym kontakcie, bo Krzysiek codziennie medytuje cały czas, rano i wieczorem. I on był taką dla mnie inspiracją, że słuchaj, jesteśmy w kontakcie i będziemy codziennie się wymieniać, czy medytowałaś, czy nie medytowałaś. I to sprawiło, że faktycznie po tej drugiej Vipassanie no, medytowałam długi czas, ale nie pamiętam już teraz ile, ale trzymałam się tego. Ale na przykład to, co jest tu i teraz, no to ja teraz już dawno nie medytowałam. Okej, rozumiem, ale no. To może tak zapytam, co, jakbyś miała tak powiedzieć, jakie z twojej perspektywy korzyści daje medytacja, zarówno jeżeli chodzi o takie jednorazowe ewentualnie, jak i takie, jak taka regularna praktyka. Co tobie dała, jakby taka bardziej, jak zainspirowała się, jeżeli chodzi o filozofię, jakby co zmieniło w twoim postrzeganiu takim długofalowym, a też tak z dnia na dzień? No to jest ciekawe pytanie. Myślę, że wniosła dużo takiego spokoju do mojego życia, dużo ciszy. I to mi jakby... ja bardzo lubię ciszę teraz. Mhm. Mi to Vipassana dała, że ja mogę właśnie bez nikogo, gdzieś tam sama, czyli zmierzenie się też z takim lękiem przed samotnością, z lękiem przed śmiercią. Vipassana mi też to dała, bo jak siedzę i nie czuję swojego ciała i nie mam myśli, to mi się zastanawia, bo się zaczynam zastanawiać, czyli myśli się pojawiają później już po tym, jak wychodzę z tego stanu, że może zaraz umrę albo co się dzieje, nie mogę z nikim pogadać, więc jakby wszystkie jakieś tam lęki się zaczynają pojawiać i z tymi lękami mi najbardziej właśnie jest ta cisza, ten lęk przed śmiercią, to mi dała Vipassana. Czy całkowicie wyzbyłaś się lęku przed śmiercią lub i lęku w ogóle? Czy jaki jest teraz status poziomu status twoich lęków, czy strachu ogólnie? Tak, ostatnio zrobiłam swój bęben, pracowałam z, no byłam na warsztatach robienia bębna obręczowego i sobie pomyślałam wtedy w trakcie robienia tego bębna, że ja chyba tak naprawdę mam sobie nadal lęk przed śmiercią, że tak sobie tylko powiedziałam, że ten, ale no...
że... Więc ta vipassana mi dała takie coś, że wyzbyłam się lęku przed śmiercią, ale tak sobie teraz myślę, że pojawiła mi się ostatnio taka myśl, że może nie do końca tak, że może trochę tak mi się... No, to są ciekawe tematy. Okej, dobra, to jesteśmy tutaj. Filozofia vipassany już jest ten, check. A teraz jeżeli chodzi o psychologię, jakby zrobiłaś studia na kierunku psychologii klinicznej, tak? Tak, mam psychologię kliniczną. I aktualnie prowadzisz, spotykasz się z pacjentami. Jak bardzo standardowa jest twoja praktyka? Jak bardzo jesteś taką... nie chciałbym nikogo tutaj krytykować jakoś nadmiernie, chociaż jakby krytyka jest czasami bardzo, może być konstruktywna i przydatna, ale na ile jest to takie szufladkowe trochę... kierowanie się podręcznikowym tutaj podejściem, a na ile stosujesz jakieś urozmaicenia, czy na ile jest to niestandardowe podejście. Może tak, jest takie bardzo gdzieś tam szkiełko i oko, powiedzmy, nie? Że jest takie, że bardzo takie nie traktujące człowieka jako człowieka podejście, że jak są pewne symptomy, to jest ta diagnoza, trzeba te lekarstwa, albo trzeba to i tak, wiesz, bardzo takie mało empatyczne podejście, ale też jest takie w ogóle niedbanie o jakieś tam naukowe podejście i tak, może jakieś takie... Ten termin jest może, ten termin jest może tutaj akurat zależny od kontekstu, ale takie szamańskie podejście w sensie negatywnym mi chodzi, rozumiem, że takie, że nie, w ogóle nie bierz żadnych lekarstwa, tak, są od szatana, ty idź do lasu i wszystko będzie dobrze na przykład, nie wiesz, takie i to. Mamy do tego podejście krytyczne i jak ty podchodzisz, powiedzmy, pomiędzy tymi dwoma ekstremami? No, ja się uczę cały czas łączyć te dwie rzeczy. Ja w ogóle w mojej wizji idealnego świata i leczenia osób z różnymi problemami psychicznymi, to ja mam wizję czegoś takiego. I mam nadzieję, że kiedyś to się spełni i to się pojawi na świecie, że może gdzieś tam, gdzieś na świecie jest, ale w Polsce no to jeszcze długa droga do tego, żeby był ośrodek leczenia osób z problemami psychicznymi, a nie szpital, bo też słowo szpital od razu ma mnie takie jakieś, wywołuje złe wspomnienia, gdzie jest psycholog, psychiatra, masażysta, fizjoterapeuta, osteopata, zielarz, ktoś tam i ci ludzie po prostu zajmują się. I jeżeli trzeba, to faktycznie są włączane leki, bo są czasem takie, a poza tym ludzie często chcą też od razu, czasem jak się ma taką głęboką depresję, no to no to ciężko powiedzieć, słuchaj, popracujemy sobie jeszcze, spotkajmy się jeszcze 3-4 razy, no bo nie wiadomo, czy ta osoba też przeżyje. Jak się ma ciężką depresję, myśli samobójcze, no to trzeba jakby odciąć to. Jak się ma jakąś psychozę, no to też jest temat psychoz, to jest w ogóle temat też kolejny, rozległy. Ale no nie jesteśmy w Ameryce Południowej, nie ma żadnego szamana, który nas będzie okazał, więc trzeba pójść do szpitala psychiatrycznego, wziąć zastrzyk, wziąć leki i się uziemić, że tak powiem, nie? Więc ja jakby łączę sobie te dwie rzeczy w gabinecie i obserwuję sobie, co komu, na ile kogo znam i co komu dopasować, bo ja na przykład nie będę polecała ayahuaski osobie, która w ogóle nie wie, co to jest i czy grzybków halucynogennych. Poza tym no to już są takie tematy. Tak, zaczęłaś kolejny temat zniszczenia, ale jeżeli mówimy o czy to nazwiemy narkotykami, czy nazwiemy to roślinami leczniczymi, to zwał jak zwał. Mówimy o na przykład o substancjach takich, jakie sama wymieniłaś, czy to ayahuasca, czy to psylocybina. Jaki masz stosunek do tych substancji w kontekście terapeutycznym? Tak, ja wydaje mi się, że to jest medycyna, nie? Faktycznie, poza tym nie tylko to, bo dużo roślin w naszym otoczeniu jest medycyną. Te firmy farmaceutyczne jakby czerpią z roślin. Jak się sprawdza składy roślin, no to one są oparte, składy, przepraszam, leków, to one są oparte na esencjach z roślin w wielu przypadkach, nie? W każdym razie, jeżeli chodzi o ayahuaskę, mam do niej stosunek bardzo taki... głęboki. Ja nie brałam nigdy ayahuaski, nie piłam nigdy ayahuaski, ale wydaje mi się, że ayahuaska, powiem to, nie chcę oceniać, może to zabrzmi oceniająco, mam nadzieję, że nie, ale chodzi mi o to, że trochę tak z tego, co obserwuję, to jak się pojedzie na vipassanę i się przesiedzi te 12 dni,
to jest trochę to samo, co daje ayahuasca w ciągu jednej ceremonii. Znaczy, może nie to samo, mhm. ale że można dojść do tego przez medytację. Tylko, że trzeba więcej cierpliwości. Nie? A ayahuasca jest taka, że dobra, jedziesz sobie, dostajesz soczek w cudzysłowie i lecisz. Że jest bardzo to szybki, intensywny proces. Chodzi o to, żeby to zintegrować też. Ludzie nie integrują tych rzeczy później, więc wylatują i odlatują też gdzieś tam za światy, nie? Nie uziemiają tego. Ja bardzo jakby dbam o to, żeby to wszystko zintegrować, uziemiać i sprawdzam sobie, co na ile. Ja mam klientów, którzy na przykład nie biorą leków, tylko stosują sobie psylocybinę, ale ja tego nie kontroluję, bo ja jakby ani nie jestem lekarzem, ani nie jestem psychiatrą, ani nie jestem jakąś zielarką, która czy tam botaniczką. Ja nie wiem, ja wiem tylko ze swojego doświadczenia, jak psylocybina działa na mnie. I wiem, jakie są wyniki badań i też jakby to sobie łączę w tym wypadku, nie? Bo wiem, że w Ameryce Północnej robi się badania nad psylocybiną, jeżeli chodzi o depresyjne stany i to działa. I to działa, no i wiele roślin, które działają, jest zakazanych, nie? Mimo, że to jest grzyb, który rośnie niedaleko, byśmy gdzieś, no może teraz już nie, bo to nie jest sezon na nią, ale gdzieś my byśmy pojechali, byśmy dojechali autem, byśmy znaleźli i byśmy mieli medycynę, wiesz, na każdym kroku, te wszystkie drzewa, te wszystkie rośliny, to jest jakaś medycyna, nie? Tylko, że my bardzo tak ślepo uwierzyliśmy, kurczę, firmom farmaceutycznym i trzepią na tym kasę. Okej, okay. Temat, tak jak mówisz, rozległy, ale pobieżnie myślę, że też czek. Jeszcze mam taki, nie wiem, o uzależnieniach chciałbym porozmawiać, tak może najpierw zacznę od takiego ogólnego, to nie jest ogólne pytanie, to jest takie... W jaki sposób najlepiej podejść do poradzenia sobie z uzależnieniem z twojej perspektywy? Ja mam tak, że ja nie zajmuję się osobami uzależnionymi, dlatego że ja mam w sobie za mało cierpliwości w stosunku do takich osób, bo wiem, że to praca polega na tym, że oddaje się dużo, a ta osoba później... ja miałam praktyki w Monarze przez pewien czas na studiach, i wiem, że dużo tam dawałam od siebie. Nie byłam wtedy jeszcze psychologiem, tylko byłam studentką psychologii, ale jakby dużo od siebie dawałam. I wiem, że za jakiś czas wracałam tam do tego miejsca i przychodził do mnie facet, któremu bardzo dużo dałam i on się mi śmiał w twarzy, spoko Majka, wiesz, ja tu sobie strzeliłem, więc... I wysrane, albo inaczej można to nazwać, ale nie będę przeklinać. Okej, okay. Spoko. Więc ja jakby to doświadczenie w Monarze pokazało mi, że ja nie mam takiej cierpliwości, aczkolwiek wcześniej też nie miałam takiej empatii w stosunku do tych osób. Ja nie mam żadnego doświadczenia, nie pochodzę z rodziny z problemem alkoholowym, ale mam klientów, mam dzieci alkoholików u siebie pod skrzydłami i wiem, jak wiele złego oni tym dzieciom wyrządzili. Więc ja jakby nie mam na tyle w sobie empatii, żeby pomóc takim osobom. Nie? To jest kwestia moja do przerobienia. Jasne. Czyli też najlepiej wtedy po prostu kierujesz do innego specjalisty, tak? Tak. No ja mam bardzo tak. Ja się nie zajmuję uzależnieniami, nie zajmuję się zaburzeniami osobowości, bo nie jestem psychoterapeutką, nie zajmuję się zaburzeniami odżywiania, bo też nie jestem psychoterapeutką. Okej, okay, więc czyli taka po prostu inna specjalizacja. Tak. Inna specjalizacja. No bo myślę, są ludzie, którzy się z tym specjalizują. Nie? Ja też nie jestem od wszystkiego, z dziećmi się też nie zajmuję. Nie? Okej, okay, dobra, to myślę, że ten wątek też zostawię. A chciałbym wrócić właśnie nawet nie tyle do kręgu kobiet, co w ogóle o właśnie o tym, co to znaczy być kobietą. Może tak, wow. Zacznijmy od tego. Jak ty to rozumiesz? Co to znaczy? Czym jest kobiecość? Może tak. To znaczy być kobietą? Może tak, tak. No, być kobietą. Nie znam. Taka stara piosenka. Słuchaj, co to znaczy być kobietą? To znaczy rodzić. To mi się pierwsze, co powiedziałeś, skojarzyło. Czyli rodzić i dawać dużo. No, to jest temat, historia świadomego poczęcia, historia świadomego porodu, jaki my mamy stosunek. Porody, moim zdaniem, nie powinny się odbywać w szpitalach. To jest też zastraszanie tej... Kobiety są zastraszone teraz. Być kobietą to znaczy słuchać swojej intuicji, podążać za tym, co czuje ciało, bo my kobiety mamy bardzo dużą łączność z ciałem. Bardzo dużo przez ciało. U mężczyzn też, ale my, jako że jesteśmy cykliczne, to jest
jak się potrafi słuchać tego ciała, to można dużo rzeczy zaobserwować. Ja na przykład sobie ustawiam niektóre spotkania pod mój cykl, bo wiem, że na przykład jak jest owulacja, no to wiesz, jestem po prostu do ludzi, nie? Wiesz, zapłodnijcie mnie w cudzysłowie, nie? Żeby nie było, bo tam ten, ale wiesz, jestem bardziej otwarta, komunikatywna i tak dalej, i tak dalej. A wiem, że jak już jest ten czas przed miesiączką, no to pojawia się takie zamknięcie i właśnie to jest ten PMS, który w medycynie jest tak nazwany, a ja dbam o to też, żeby na przykład w procesach z klientami, z klientkami moimi, żeby też zwracać bardzo uwagę na ten cykl menstruacyjny, czyli być kobietą to jest też mieć łączność ze swoim ciałem, nie? Bo wiedzieć kiedy, w jakim jestem, co na przykład brzuch mnie boli, co to znaczy, czy jestem głodna, czy się czymś stresuję, nie? Okay. To jest ale nie twierdzisz, znaczy tak z domy, czy nie twierdzisz, że tak nie chcę ci jakby sugerować odpowiedzi, nie? Ale nie twierdzisz, że kobieta, która nie urodzi dziecka, nie jest kobietą. Nie, oczywiście nie. Ja mówiłam o swoim doświadczeniu, bo ja po prostu zdecydowałam się na dziecko, ale na przykład teraz już decyduję się, że nie chcę mieć dziecka. Okay. Może kiedyś znowu się zdecyduję, że chcę, ale teraz już nie, bo wiem, jak dużo dziecko zmienia. Mhm. Mnie bardzo to boli, jeżeli ktoś mówi, wydaje jakieś takie opinie, że kobieta, która nie ma dziecka, to nie jest kobieta, mężczyzna, który nie ma czegoś tam, to nie jest mężczyzna. Bo kobiecość to też jest świadomość tego, czego ja potrzebuję w danym momencie, a też trzeba żyć w zgodzie z technologią, tak? Jeżeli nie chcę mieć dziecka, no to mogę się zabezpieczyć, tak? Wiadomo, że seks jest związany z tym, że mogę zajść w ciążę, ale też później się pojawia, nawet jak zajdę w ciążę, to też wybór, czy ja chcę mieć to dziecko. Czyli jeżeli nie chcę mieć tego dziecka, no to decyduję się na to, żeby to dziecko usunąć i też nikt nie powinien z tym dyskutować, bo to, czy ja wierzę w to, że to jest dziecko, czy to jest płód, czy to jest zarodek, czy nie wiadomo co, no to jest moja jakaś opinia, ale dlaczego ja mam komuś zabierać możliwość tego, że chcę jakby dokonać tej aborcji? To jest dla mnie też niepojęte. Nie? Okej. A to ma sens wszystko? A w takim razie pozwolę sobie zapytać właśnie o... Nie będę ciebie pytał, co to znaczy być mężczyzną oczywiście, chociaż trochę w inny sposób to pytanie zadam za chwil kilka. Bardziej chciałem się zapytać o to, jak bardzo właśnie interesuje cię teoria związków, jakby czego pragną kobiety od mężczyzny, czego pragnie mężczyzna od kobiety, na ile tutaj jest to przedmiot twojego zainteresowania. Tak ogólnie może najpierw zapytam, czy w ogóle ten temat interesuje. Bardzo mnie interesuje ten temat i w gabinecie wiele osób do mnie trafia właśnie z takimi tematami związkowymi, bo co mnie interesuje, to przyciągam, więc to też fajnie w gabinecie wygląda u mnie. I dzisiaj nawet rano miałam taką rozmowę na temat kobiecości, męskości. Tak się śmiałam, bo mówię, o, zaraz widzę się z Maćkiem, będziemy na ten temat rozmawiać, a tutaj mi się klientka pojawia też z tym tematem. W każdym razie mi się kojarzy związek z takim yin i yang. Z takim dopełnieniem, nie? Czyli na początek wyrzucamy w ogóle taką bajkę o takiej absolutnej równości, że... Nie ma właśnie... czegoś takiego, nie jest to możliwe dla mnie. Jasne. Ja na przykład obserwuję sobie ruchy feministyczne, to też jest ciekawy wątek, feministki. Ja jakby uczestniczyłam w czarnych protestach i wszystko, tylko że mi się wydaje, że to działa na takiej zasadzie właśnie nierówności, że wiele jest takich ruchów feministycznych. Ja wiem, że tu się mogą później posypać jakieś tam na mnie... Jasne, ale to... Ale po prostu to jest moje zdanie. Wiele jest takich ruchów feministycznych, kobiet, które dążą do mówią, że dążą do równości, a chcą być wyżej od mężczyzn. Jakby, no nie, ja się od tego odłączam, bo ja jestem tego zdania, że nie ma równości między kobietami i mężczyznami i nigdy nie będzie, bo się za bardzo różnimy pod względem biologicznym i psychicznym, żeby ta równość była, aczkolwiek chcę równości, jeżeli chodzi o płace, pracę i takie cywilizacyjne rzeczy, nie? Ale no nie, ja zawsze się odwołuję do takiej, jak ja to nazywam, prehistorii, bo my cały czas jesteśmy, jak gdybyśmy nie wybudowali tej całej cywilizacji, nie jeździli, wiesz, autami, to nie mieli tej całej otoczki, jakby zdjęto z nas te ubrania, które mamy, założylibyśmy sobie skórę niedźwiedzia, no to byśmy byli tacy, jacy ci ludzie wcześniej, chociaż wiadomo, że teraz ewolucja i cały czas człowiek ewoluuje, no homo sapiens, sapiens i dalej później będzie coś nowego, bo to jest ewolucja.
ale wtedy sobie myślę o tym, jak ta kobieta, co ta kobieta robi, a co robi ten mężczyzna. Ta kobieta, jeżeli się zdecydują, a wtedy no nie mieli zabezpieczenia też, więc te dzieci się rodziły i umierały i tak dalej, no to ta kobieta rodzi to dziecko i ona nie pójdzie upolować niedźwiedzia czy dzika. Ona będzie to dziecko trzymać, dbać o bezpieczeństwo dziecka i ten mężczyzna często idzie gdzieś tam upolować. Ta kobieta, też były kobiety, które polowały, nie? Które nie wiem, nie uprawiały seksu i gdzieś tam chodziły i polowały, nie? Ale chodzi mi o taką esencję tego wszystkiego, żeby spojrzeć na to w ten sposób, że nigdy nie będziemy równi. No kurczę, no jesteśmy nie da się. Inni, po prostu, jesteśmy, nie? Mamy inni, swoje role, nie? I, jasne, ale to może tak zapytam odnośnie, bo podział funkcji, podział ról to jak najbardziej też jest kwestia umowna między dwoma tak, już dokładnie. Docelowymi jednostkami, dokładnie. Nie? Możemy sobie tutaj mówić o jakichś trendach i tak dalej i do czego mają kobiety większe predyspozycje, mniej więcej wiemy o co tutaj chodzi. A teraz jeżeli chodzi o taki bardziej już mating, dobór partnera, jak z twojej perspektywy wygląda nazwijmy to, nie wiem, lista najważniejszych cech, czy jak, no, jakieś najważniejsze cechy, których kobiety szukają u mężczyzn i których mężczyźni szukają u kobiet. Na ile możemy znaleźć tutaj jakieś takie powtarzające się mechanizmy, powtarzające się schematy. Bo wiadomo, że każdy jest inny i to też uhonorujmy, że każdy jest unikalnym bytem, ale jakieś tam powtarzalne schematy. Ja mogę ze swojego doświadczenia super, powiedzieć. Super, to będzie najlepsze. No, dokładnie. Ja szukałam, na każdym etapie mojego życia szukałam kogoś innego, w zależności od tego, co mi było potrzebne. Ja to nie było tak, że ja sobie robiłam listę, potrzebuję przerobić temat z ojcem, no to facet będzie najlepszy. Dokładnie, na ile też to jest świadome, właśnie, a na ile ty się trochę post factum dowiadujesz, czego ty szukałaś, nie? No, to właśnie było na takiej zasadzie. Jak obserwuję sobie teraz związki, to ja wiem, co one mi miały pokazać i dlaczego ja na przykład chciałam tego faceta, a nie tego faceta. Dlaczego miałam tendencję do takich mężczyzn, a nie do takich mężczyzn, nie? Teraz jestem w pięknej, cudownej relacji z kochanym... Opowiedz i nauczmy się, nie? Nauczmy się z tego, nie? Z kochanym mężczyzną z Ameryki Południowej i może też to, że on jest z Ameryki Południowej sprawiło, że ten mężczyzna jest bardzo dla mnie męski. No, uwielbiam go, po prostu kocham go całą sobą i potrafi wyrażać uczucia, potrafi się płakać, czasem popłakać częściej, czasem się wzrusza na filmach niż ja, gotuje w domu częściej niż ja, zajmuje się dzieckiem, kiedy ja jestem w pracy, a jest dla mnie wzorem męskości, nie? To co sprawia tą jego męskość, co sprawia, że on dla ciebie jest męski, bo jest tutaj taka miskoncepcja, można powiedzieć, że jak wyraża uczucia, jak gotuje, to jest mało męski, nie? No, tak wiele osób by tak do tego postrzegało na takim powierzchownym poziomie. Więc czym dla ciebie jest męskość, nie? W kontekście tego, co... To myślę, że daje mi poczucie bezpieczeństwa. Właśnie sprawia, że ja mogę z tym dzieckiem się przytulić, a on pójdzie i upoluje tego dzika, czy zrobi, wiesz... Nie? Daje mi takie poczucie bezpieczeństwa na co dzień. Ja mam tak z nim, że z Luisem mam tak, że jak on mi coś powie, to ja już staram się nie kłócić z nim, nawet jak to jest wbrew mnie, bo ja wiem, że on mnie zna na tyle, że on to robi dla mnie, dla mojego dobra, z miłości, nie? Że on mi powie, słuchaj, wydaje mi się, że to tak, tak, tak i tak. I ja tak sobie dyskutuję, no dobra, albo mogę się zacząć z nim kłócić, bo mam totalnie inne zdanie, albo mogę w to wejść i sprawdzić, czy później ma rację, czy nie ma racji. I często ma rację, nie? To jest bardzo ciekawe, bo nawet dzisiaj, no niestety nagrywamy, więc ci fragmentu storki nie pokażę, gdzie jedna z moich ulubionych influencerek, no, trochę tak nazywam, Cory Katuna napisała właśnie o tym właśnie niekłóceniu się i słuchaniu się właśnie. To tak, ale chodzi mi właśnie o takie, no, bo jednak nie wiem, czy to wynika bardziej z naszej kultury. No nie zawsze tak miałaś, że jak ci twój mężczyzna coś mówi innego niż ten, to nie zawsze pewnie tak miałaś, że on mnie na pewno wziął pod uwagę, on mnie być może w tym momencie rozumie lepiej niż ja sama się rozumiem, dobra, ja w to pójdę. Na ile dajesz się prowadzić, bo się tego nauczyłaś? A na ile, wiesz, jakby jak się tego nauczyłaś, może tak powiem? Nie wiem, jak się tego nauczyłam. Okay.
Może... wiem, ja się nauczyłam tego po prostu z Luisem razem, jakoś tak zaczęliśmy funkcjonować, że ja zaczęłam go słuchać i przestałam z nim walczyć, nie? Bo my często w relacjach takich bliskich, właśnie to, co zaczynaliśmy od na samym początku, co mówiliśmy na temat słuchania, no to też my działamy na zasadzie walki. Ktoś mi coś powie i ja wchodzę w walkę i jakby wchodzę w atak przeciwko niemu, zamiast posłuchać, co ten człowiek mi przynosi i czy jak, i nie? To jakby nauczyłam się nie walczyć chyba. To, ale nie wiem, jak w jaki sposób się nauczyłam tego i dużo rzeczy pewnie na to wpłynęło. Okej, okay, a ja oprócz tego jakieś inne cechy, które tak potrafisz zauważyć, może teraz wychodząc nieco bardziej ogólnie niż tylko przez wzgląd ciebie indywidualnie, ale czego kobiety szukają u mężczyzn? No właśnie kobiety myślą... Poczucie bezpieczeństwa, tak, na pewno myślę, jest gdzieś tam... że poczucie bezpieczeństwa... Kurczę, no nie wiem, bo... A poczucie bezpieczeństwa też jakby wychodzi w zależności od danej osoby skądinąd, nie? Dla jednej kobiety będzie to takie zabezpieczenie materialne, dla innej będzie to zabezpieczenie takie, nie wiem czy zabezpieczenie, ale emocjonalna opieka, powiedzmy, więc zawsze będzie to co innego, ale jak kobieta się czuje bezpiecznie, to chyba bardziej potrafi znaleźć też może sobie to zaufanie i to, żeby się gdzieś tam nie odpalać, powiedzmy, w momencie, gdzie czasami pragnienie jest, ale wiadomo, nie? No to też zależy od cyklu, no bo to nie jest tak, że mój związek jest taki, że my się nie kłócimy, nie? Czasem ja mam tak, że nie, ja chcę postawić na swoim, Luis chce postawić na swoim, no i teraz kto wygra? I co się wtedy dzieje właśnie? No, może... no i wtedy się kłótnia, dzieje się kłótnia, ale nie ma, ale to nie jest taka kłótnia, jak ja kiedyś się kłóciłam z mężczyznami. Czyli nie ma wrzasków, nie ma krzyków. Ja myślę, że miałam też taką sytuację, że raz uderzyłam jakiegoś byłego partnera w twarz, po prostu już miałam tak sobie, nie wiedziałam jak wyładować, wyrzucić tą agresję z siebie, tą złość. Jest tylko jakaś taka wymiana zdań. Na zasadzie takiej kłótni tutaj tego. Poza tym mój mąż jest idealny, bo on mnie na tyle zna, że on wie, jak to nazwać, że jak na przykład mu powiem, denerwujesz mnie, to on mi powie, nie, ja jestem twoim lustrem. To jakby, to jest twoje, jakby twoja złość. Dlaczego ty mi mówisz, że ja cię denerwuję? Tak. To jest bardzo kluczowe moim zdaniem, żeby zrozumieć to, co powiedziałaś i chciałbym, żebyś się zatrzymała. Nawet jeżeli powiesz dokładnie to samo, to albo zrobię replay, jak będzie trzeba, ale zastanówmy się i rozłóżmy to na czynniki pierwsze, nie? Ja załóżmy, że powiem ci coś, bo to w sumie często mówię, że relacje damsko-męskie, takie romantyczne, są tylko kwadratem wśród prostokątów wszystkich innych relacji, że w zasadzie te same prawidła dotyczą wszystkich relacji, tylko czasami je trudniej dostrzec jakby, nie? Ale weźmy nawet tutaj przykład, załóżmy, że ja jestem jakimś tam albo właśnie feministą, albo właśnie mam jakieś inne opinie na jakiś temat. Załóżmy, uważam, że nie wiem, że kobiety powinny być, nie wiem, zabijane na przykład w trzecim roku życia, powiedzmy, nie? Taką mam opinię i ja cię z tym zezłoszczę na przykład, nie? To nadal jest twoja złość, prawda? Tak, dokładnie, bo ja mogę zareagować, okej, no Maciek, to jest twoja opinia, no i mogę zaakceptować to, że masz inną opinię, nie? I powiedzieć, no słuchaj, no nie zgadzam się z tym, ale fajnie, możemy się napić piwa i może... Albo nawet możemy się też nie napić piwa, możesz po prostu sobie wyjść i tak, wiesz, dokładnie. Nie? Właśnie, to jest też to, że my czasem wydaje nam się, że jesteśmy, że my musimy jakby mieć kontakt z jakimś człowiekiem. Ja miałam taką sytuację ostatnio w pociągu, ja bardzo lubię jeździć pociągami, bo bardzo lubię rozmawiać z ludźmi. I w Warszawie często można fajnych ludzi spotkać, bo tam ludzie sobie piwkują, coś tam i tak dalej, i się otwierają też bardziej. I spotkałam człowieka, który totalnie był przeciwieństwem tego, co ja mam w głowie, w jaki sposób ja żyję i tak dalej. No i zaczęłam z nim wchodzić w dyskusję, no i czułam się okej, czułam, że on mnie słucha, ja go słucham i coś tam. Później on niestety przestał mnie słuchać, bo już poczuł się, nie wiem, jakoś się, no bo totalnie inne poglądy, nie? Ja dalej jakby sobie w to szłam, widziałam, że już coraz bardziej podsyca we mnie złość, ale ja mówię, dobra, zobaczymy, dalej sobie w to prowadziłam i później już poczułam, że
dlaczego ja w ogóle dalej z nim dyskutuję? To, że zaczęłam z nim dyskutować, nie znaczy, że ja muszę przez całą drogę od Bydgoszczy do Wrocławia z nim rozmawiać przez kilka godzin, nie? I też byłam później na siebie zła, że jejku, czemu ty nie przerwałaś tej dyskusji wcześniej, nie? No, ale też się dzięki temu czegoś nauczyłaś, no nie? Tak, jakieś wnioski, wnioski też kosztują, nie? Żeby ja sobie móc z czegoś wyciągnąć, nie? Ale spoko, dobra. A jeszcze w takim razie odwróćmy drugą sytuację. Jak z twojej perspektywy wygląda sytuacja po stronie płci tobie przeciwnej? Czyli czego mężczyźni szukają u kobiet? Jakby co, jakie cechy u kobiet najbardziej mogą dostarczyć wartość mężczyznom w kontekście relacji damsko-męskich? Myślę, że my, jeżeli chodzi o naszą kulturę, niestety nauczyliśmy się tej piosenki, że chłopaki nie płaczą i że mężczyzna musi być twardy i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że kobiety mogą w jakiś sposób dać przestrzeń tym mężczyznom do tego, żeby oni mogli się rozpaść. Bo mężczyźni naprawdę dużo rzeczy w sobie noszą takich przez to, że ja też widzę w gabinecie, jak się pracuje z mężczyzną, a jak się pracuje z kobietą. Nie? Że żeby dać taką przestrzeń i też dlatego te kręgi mężczyzn się coraz więcej, gdzie ten mężczyzna może sobie pójść do tego kręgu i może się rozpaść i ma tych mężczyzn, którzy go będą w tym trzymać, nie? Emocjonalnie rozpaść, nie? Jasne. Okej, w porządku, to może, ale właśnie, czy lepiej jak mężczyzna, jak już musi się rozpaść, lepiej żeby się rozpadł w kręgu mężczyzn, czy przy swojej żonie na przykład, z którą komunikacja jest na poziomie, powiedzmy, średnim. Nie ma tragedii, ale no też nie jest najlepiej. I nie wiadomo, czy się aż tak obnażyć, że już naprawdę nie daje rady i już chce się poddać. No, ale gdzie też to lepiej zrobić? W domu czy poza domem? Zależy też, z czym się obecnie mierzy ta kobieta, bo może ta kobieta też nie ma siły, żeby trzymać tego mężczyznę, nie? I od tego też są specjaliści. Fajnie jakby zostawić tą przestrzeń taką, że okej, jestem, wspieram cię, ale czasem też nie wiem, jak mogę ci pomóc, nie? I może pomogę ci tym, że znajdę ci jakąś osobę, która ci pomoże, bo ja na przykład nie mam siły, nie? W ten sposób. Jasne, zrozumiałe. To pozwolę sobie może zapytać o takie, z jednej strony tego nie lubię, ale takie, żeby gdzieś tam jakimś takim, może intuicyjnie, jakiś jeden taki, jedna taka, jakbyś miała taką złotą radę, czy może nie złotą radę, ale spróbuję to przetłumaczyć może najpierw, jaką byś dała radę, w jaki sposób najlepiej stworzyć udaną, długofalową relację damsko-męską. Nauczyć się słuchać, okej. Nauczyć się słuchać i komunikacja to jest podstawa każdego związku, nie? Naprawdę. Jak się pojawia kłótnia o okruszki na stole, to znaczy, że to nie jest o okruszki na stole, nie? Okej, tak, że coś tam jest głębiej siedzi i... Dokładnie. Okej, dobra, to bardzo dziękuję i tak powiem ci, że oczywiście z jednej strony, zgadzam się z tym, że wiesz, bardzo dobra komunikacja bardzo pozytywnie może wpłynąć na daną relację. Akurat dzisiaj nagrałem film właśnie na taki fundament relacji, żeby przede wszystkim tak starać się codziennie na nowo poznawać i akceptować tą osobę i nie wymagać, nie wiadomo, tylko zobaczyć, co się wydarzy, nie? Że trochę na tym chyba zbudowana jest jakby komunikacja, że najpierw siebie zaakceptujmy, potem zakomunikujmy, co czujemy i potem paradoksalnie, jak nie wymagamy od siebie, że mamy siebie wzajemnie pożądać i mamy wzajemnie być dla siebie tym, czym chcielibyśmy, żebyśmy byli, to paradoksalnie wtedy największe szanse, że tym czymś sobie będziemy. Nie wiem, czy wiesz, tak, wiem, o co chodzi, no czuję to, co mówię. A jak wiesz, od razu bez takiego pośredniego kroku, nie, że bez akceptacji wzajemnej, bez komunikacji, jakby żądam, żeby to dostać, żebyś sprzątnęła te okruchy na stole, to prawdopodobnie jest mniejsza szansa, że do tego dojdzie i że będzie nam się płynąć fajnie, nie? Także no, fajnie, że taki timing akurat gdzieś udało się porozmawiać. To chyba wydaje mi się, że wszystkie wątki poruszyliśmy. Na koniec może podziel się właśnie jaką masz wizję na następne, powiedzmy, nie wiem, etapy w swoim życiu? Czego byś oczekiwała od życia? Co cię motywuje do właśnie dalszych działań? Ja teraz mam taki czas w życiu, że bardzo przez to, że zrobiłam ten swój bęben,
obręczowy, ale też nazywany bębnem szamańskim. Przyszła do mnie taka intencja, która jest intencją też naszej rodziny, mojej i Luisa i Tosia, która powstała z tego związku. Miłości, spokoju, ale też uziemiania, bo widzę, że ludzie za bardzo odlatują za światy. Coraz więcej się pojawia jakichś szamanów, nie szamanów. Jakby fajnie, to wszystko jest okej, tylko że trzeba uważać, gdzie się idzie, bo ja później widzę tą dezintegrację w tej osobie, że każde doświadczenie takie duchowe trzeba później zintegrować. Więc moją intencją też na ten moment jest taka, intencją na dalszy etap mojego życia, pomoc w integracji też osobom po różnych doświadczeniach takich duchowych. I też bardzo ciągnie mnie do szpitala psychiatrycznego, nie na zasadzie pacjentki, ale na zasadzie psycholożki i takiej może osoby, która się zajmuje trochę muzykoterapią, aczkolwiek nie jestem muzykoterapeutą, pracuję sobie tylko z dźwiękiem bębna, jak wiele jest tam osób też niezintegrowanych po doświadczeniach właśnie takich duchowych i można by było fajnie tam z nimi popracować właśnie z bębnem. Okej, okay, no. A jaki jest przykład doświadczenia duchowego? Czy masz na myśli coś albo traumatycznego? Czy masz na myśli już jakieś takie głębokie stany medytacyjne? Czy co jest tak, przykładem? Tak, i vipassana, nie? I jakieś tam ceremonie różnego rodzaju z roślinami, czy z ayahuaską, czy z psylocybiną, czy ostatnio też kakao się zaczyna, bo kakao jest na szczęście jeszcze legalne i mam nadzieję, że będzie legalne, że nie wycofają czekolady i tak dalej, aczkolwiek wszystko jest możliwe w tym społeczeństwie. No jakieś takie różne, kurczę, nie przychodzi mi. No, ale okej, czyli żebym dobrze zrozumiał, że ktoś zażyje, jakby w jakim punkcie możecie się spotkać, powiedzmy. Tak, że o to na mi przykład, chodzi, że wiesz, ktoś weźmie sobie ayahuaskę, wypije albo zje sobie grzybki i później ma, no i te rośliny otwierają dużo rzeczy, nie? Jasne. Tak naprawdę, no to one ci pokazują twoje traumy jakieś tam wewnętrzne. Jeżeli jest bad trip, no to no to jest więcej do zintegrowania. Jeżeli gdzieś tam coś się pojawiły, jakieś rzeczy fajne, no to fajnie sobie to później też przegadać z kimś, kto i siedzi w nauce i zajmuje się też trochę tą sferą niekonwencjonalną ludzkiej psychiki, że tak powiem, nie? No, aczkolwiek... Ale to gdzie taka interakcja mogłaby się zdarzyć w szpitalu psychiatrycznym? No, w rozmowie z drugą osobą. Rozumiesz? Albo na przykład poprzez gra... Ale to myślisz tak bardzo przyszłościowo, bo teraz aktualnie... Aha, bo teraz to właśnie teraz w obecnych czasach mi to wiesz, my jesteśmy jeszcze w 2023 i tak mi nie grało, czyli rozumiem, że to są takie... Tak, przyszłościowe plany. Okej. Mówię, to wracam do tego wątku, gdzie mi się marzy taki ośrodek leczenia osób, nie? Rozumiem. Chorych. Ale nie szpital, ośrodek. Nie szpital. Ośrodek, dobra. I dom, tak jak domy porodów są, nie? Że kobiety rodzą czy w domu, czy na przykład w domu porodów, a nie w szpitalu. Okej, dobra. I też ostatnio w sumie parę razy zadałem to pytanie i myślę, że jestem ciekawy, jaką odpowiedź na to pytanie masz. Jak ty postrzegasz sens życia? Czym dla ciebie jest jakby sens w życiu? Po co żyjesz? Po co żyję? Żeby dawać wszystko to, co jest we mnie najlepsze i dzielić się tym z innymi ludźmi. Okej. Dobrze? To w takim razie bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki, Maciej. Życzę ci, wiesz, jak najlepiej w przyszłym rozwoju i bardzo się cieszę, że udało się spotkać, porozmawiać. No ja też dziękuję. Także bardzo dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że była to interesująca rozmowa. Bardzo będę wdzięczny za info w komentarzu, czy coś było ciekawe, czy coś było nieciekawe, czy się może z czymś nie zgadzacie, to może będzie albo część 2 może kiedyś, albo i nie. Dajcie znać. Wszystkiego dobrego życzymy, jak najlepiej i pozdrawiamy. Pozdrawiamy, dzięki. Yo.